Czy słyszeliście kiedyś o tak zwanej intencji paradoksalnej? To metoda leczenia różnego rodzaju fobii i lęków przez to, że człowiek stawia im czoła i nawet zaczyna je postrzegać jakby w takich przerysowanych barwach, życząc sobie tego, czego najbardziej się boi. Paradoks. Ale to bardzo skuteczna metoda leczenia różnego rodzaju lęków i fobii, którą opracował i wdrożył Viktor Frankl, twórca logoterapii. Współcześnie ta zasada też jest bardzo często używana przez różnego rodzaju mówców motywacyjnych, którzy mówią, że jeśli nie skonfrontujesz się z własnymi lękami, z tym, czego najbardziej się boisz, no to jest najkrótsza droga do porażki, na pewno nie do sukcesu, no i do cierpienia i stagnacji. I kiedy myślę sobie o tym, to i czytam dzisiejszą Ewangelię, no to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dokładnie Pan Jezus podobne rzeczy do nas mówi, albo przynajmniej chce nam pokazać przez swój przykład. Idzie na pustynię w domenę śmierci, zła, złych duchów, jakby chciał im zagrać na nosie. Wchodzi w paszczę lwa, jakby chciał nam powiedzieć, jeżeli nie skonfrontujesz się z własnymi problemami, własnymi lękami, jeśli będziesz ciągle im zaprzeczał, no to nic się nie wydarzy. Nie chodzi o to, żeby Pan Jezus bał się czegokolwiek, chociaż strach nie był mu obcy, o czym wiemy na przykład ze sceny w Ogrodzie Oliwnym tuż przed jego pojmaniem. Ale zobaczmy, jaka jest sekwencja Ewangelii Marka. Najpierw Jezus idzie nad Jordan, żeby się dać ochrzcić Janowi. On nie potrzebował tego chrztu. Tamten chrzest, to zanurzenie, było symbolem pewnego rodzaju zmiany myślenia. Człowiek, który dał posłuch temu, co mówił Jan i chciał zmienić swoje życie, chciał się nawrócić, przypieczętowywał tę decyzję wejściem do wody i zanurzeniem się w niej z pomocą Jana. Pan Jezus nie potrzebował niczego zmieniać w swoim życiu, bo był bez grzechu, ale jednak postanowił zrobić to, co wszyscy inni, jakby utożsamiając się z nami, z naszą grzeszną naturą. Ale kiedy dały się słyszeć z nieba słowa o tym, że jest Synem Bożym i to Bożym umiłowanym, którego należy słuchać, wtedy, no cóż, można powiedzieć, że w mentalności ówczesnych nastąpiło takie, aha, to teraz złe duchy wszystkie na pewno wyzwą Jezusa na pojedynek i na pewno poddadzą ostremu testowi. I zobaczcie, że Jezus nie ucieka od tego testu, bo następną rzeczą, jaką słyszymy w Ewangelii Marka, jest to, że Jezus właśnie idzie na pustynię albo na pustkowie. Starożytni uważali, że pustkowie to jest domena zła, wszelkiego złego, złych duchów. One sobie tam po prostu używają i to nie jest miejsce sprzyjające dla rozwoju, dla ludzi. A jednak Jezus idzie tam i właśnie tam, a nie gdzie indziej, odbywa swój 40-dniowy post. Jakby chciał nam pokazać, że bez konfrontacji z tym, czego się boimy albo czego unikamy, nie da się rozwijać. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy fragment z Księgi Rodzaju, który dotyczy też ogromnej konfrontacji, jeśli tak można powiedzieć, bo chodzi o wydarzenia po potopie. Niektórzy bardzo się gorszą tym, że Pan Bóg w ogóle dopuścił taki scenariusz, że no, tyle ludzi zginęło, została tylko najbliższa rodzina Noego i on sam. Trzeba zobaczyć to w całym kontekście. Po grzechu pierworodnym, po zabójstwie Abla, ludzie, można powiedzieć, weszli na taką równię pochyłą. I to było już tylko gorzej, efekt kuli śnieżnej. To było tak złe towarzystwo, tak zainfekowane grzechem, że nawet natura dookoła, nawet ziemia była skażona, tak jak ta w Czernobylu, i przestała rodzić. W naturalny sposób ludzie ustawili się, cała ludzkość, na drodze ku samozniszczeniu. Bóg czekał bardzo cierpliwie, aż do samego końca, aby ocalić przynajmniej jedną rodzinę, która nie uległa tej korupcji, temu zepsuciu. Jest to rodzina Noego właśnie i on sam. I dopiero kiedy no już okazało się, że już nie ma szans na to, żeby ktokolwiek poza tymi, tą wybraną garstką, to znaczy poza tymi, którzy zechcieli zostać przy Bogu, żeby ktokolwiek jeszcze chciał coś zmienić, no to Bóg zsyła potop, który, jak za przeproszeniem, buce piker oczyszcza całą ziemię, zostaje tylko ta różdżka, ta szczepka, jeśli tak mogę powiedzieć, ta najlepsza część, chociaż ona też nie jest wolna od błędów, o czym słyszymy zaraz po potopie. No, nie ustrzegł się błędów, ale oni są tym zaczynem nowej ludzkości. I Pan Bóg mówi, że nie będzie już więcej tego rodzaju katastrofy, takiego kataklizmu. Jakby chciał powiedzieć, znajdziemy lepszy sposób na to,
w jaki sposób, jak pomóc Wam, drodzy ludzie, żeby się ogarnąć. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Piotra, Piotr nawiązuje do właśnie wód potopu, które były takim oczyszczeniem właśnie. Mówi o chrzcie, który właśnie jest takim ratunkiem dla wszystkich tych, którzy podobnie jak Noe opowiedzieli się za Bogiem. Oczyszczenie i jakby włączenie do tej nowej rodziny tych, którzy z Bogiem trzymają. Ale w tym drugim czytaniu są dwa wątki co najmniej, które warto wspomnieć, a które mają kluczowe znaczenie dla nas. Kiedy modlimy się na przykład różańcem, to używamy często na początku kredo apostolskiego, nieprawdaż? I tam mówimy, wyznajemy, że Pan Jezus zstąpił do piekieł. I to niektórzy ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak to do piekieł zstąpił? Echo tego elementu naszej wiary znajduje się właśnie w dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Piotra. Piotr mówi, że Pan Jezus wstąpił do otchłani i tam nawet złym duchom, nie złym duchom, tylko tym, którzy no właśnie z czasów Noego jeszcze i innym, po prostu głosił im dobrą nowinę, bo oni nie mieli szansy usłyszeć dobrej nowiny i także oni mieli szansę wówczas, po tym jak Jezus im ogłosił Ewangelię, opowiedzieć się za lub przeciw. I to jest właśnie to, co my wyznajemy w tej formule apostolskiego credo, że wstąpił do piekieł. Wstąpił do piekieł, to nie chodzi o piekło w takim sensie, jak my je postrzegamy jako ostateczne potępienie. Dla autorów biblijnych chodzi tutaj o taką domenę zmarłych. To tam, gdzie w myśl Starego Testamentu przebywają wszyscy zmarli, zarówno dobrzy, jak i źli, którzy, można powiedzieć, czekają na ten moment, kiedy przyjdzie Zbawiciel, także do nich tam, do tej domeny śmierci i im ogłosi zbawienie. I wszyscy, którzy chwycili się tego orędzia, no cóż, mieli szansę zbawienie otrzymać, tak jak i my mamy nadzieję. Natomiast to jest pierwszy wątek, a drugi dotyczy Eucharystii. Na początku tego drugiego czytania słyszymy, że Pan Jezus raz umarł za nas i już więcej nie potrzeba. I nieraz w takich rozmowach z braćmi protestantami słyszymy, że my tutaj na mszy świętej, przychodzimy na mszę świętą i my jeszcze raz krzyżujemy Jezusa. Że jeszcze raz to się odbywa. I to jest wbrew Pismu Świętemu, bo nawet Piotr mówi, że Jezus umarł raz, więcej nie potrzeba. A my za każdym razem tę ofiarę sprawujemy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jakieś ogromne nieporozumienie. Myślę, że każdy katolik powinien to wiedzieć, że my nie sprawiamy w czasie mszy świętej, my nie sprawiamy, że Jezus jeszcze raz umiera. Tylko dzieje się to, co my nazywamy pamiątką, albo lepiej uobecnieniem. To jest taki koncept, który sam Pan Jezus wprowadził, na którym On zbudował Eucharystię, a który pochodzi jeszcze ze Starego Testamentu. Kiedy Izraelici spotykali się na Paschę, to oni wierzyli, że uobecniają się tamte wydarzenia z czasów, kiedy wychodzili z niewoli egipskiej. Co to znaczy? To znaczy, że oni, niezależnie od tego, jak długo po tamtych wydarzeniach żyją, mają szansę fizycznie uczestniczyć w tamtych wydarzeniach. Czyli mówią, kiedy wychodziliśmy z Egiptu, i to nie jest żadna przenośnia, oni wierzą, że w ten wieczór fizycznie wychodzą razem ze swoimi przodkami z Egiptu. I Pan Jezus wziął ten motyw i na nim zbudował całe rozumienie Eucharystii. Chodzi o tak zwaną pamiątkę, czyli jak nazywamy to uobecnienie. Chodzi o to, że kiedy gromadzimy się na mszy świętej, to tamte wydarzenia, męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, nie tyle jeszcze raz się wydarzają, co my mamy szansę jeszcze raz w nich uczestniczyć. Tamto jedno wydarzenie uobecnia się na naszych oczach. To znaczy my wchodzimy jeszcze raz i mamy moc, no cudowną wprost, od Kościoła podaną na tacy, żeby uczestniczyć w tamtych wydarzeniach. No, kochani, nie trzeba chyba mówić, jak bardzo wydarzenia nas zmieniają. No nie wiem, pójdziesz gdzieś na jakiś fantastyczny wykład, uczestniczysz w jakimś cudownym spotkaniu, które może przeobrazić twoje życie, a są to tylko ludzkie relacje. A co dopiero, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, która daje nam pewność, że tamta ofiara Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie
stają się obecne, nie dzieją się po raz kolejny, stają się obecne i my możemy w nie wejść albo po prostu na wyciągnięcie ręki je mieć. Nasze zmysły tego nie czują, to jest jasne, ale to się dzieje na naszych oczach, nawet jeśli tego nie widzimy. To jest uobecnienie, czyli te dwa wątki bardzo potężne, gdy chodzi o nasze poczucie tożsamości katolickiej, one znajdują się w dzisiejszym drugim czytaniu. To wszystko powiedziawszy, można by podsumować jeszcze raz. My jako katolicy, kiedy wchodzimy w post, nie boimy się challenge'ów różnego rodzaju, takich wyzwań, którym stawiamy czoła. Bez tego nie ma rozwoju. Można udawać, że coś robimy, jakieś posty, coś tam, ale to wszystko będzie zewnętrzne, podczas gdy jeśli nie skonfrontujemy się z naszymi lękami, które mogą dotyczyć różnych rzeczy, to no nie ma mowy o rozwoju. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.